Siema mordy, z tej strony Norek, to jest kolejny odcinek z Amnezji. Skończyliśmy sobie tutaj, ale nagrałem już odcinek piąty, ale grę mi zminimalizowało, gdzie błąd wyskoczył, a program do nagrywania się w ten sposób zepsuł i nie zostawił mi pliku z nagraniem, prawda? Dlatego tą część już przeszedłem, dlatego to dość szybko zrobię, mam nadzieję. Bo już wiem, co mam zrobić. Trzeba te wszystkie takie piecyki jakby stawić, wrzucić węgiel, chyba to jest węgiel. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się. I podpalać wszystko. Tam sobie biega gdzieś nasz kolega, prawda? To jest podpalone? Tak. To zostaje nam i ostatnie. Jeden. Po drugie trzeba zapierniczać na drugą stronę. Jakieś, nie wiem, 10 minut nagrania mi zabrało? Około? Może więcej w sumie. Tak 15. Ale postaram się teraz to zrobić szybciej. A, i teraz właśnie, jeszcze trzeba się wrócić znowu. I załączyć dźwignię. Pociągnąć. Teraz. I dwa. I trzy. I to trochę wszystko zagłusza, nie wiem jak u was. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. No i co? Podniesiesz się? Czy może nie? Czekajcie, bo ja nie jestem pewny, czy ja pamiętam, co mamy zrobić. No maszyna działa sobie, tak? Bo ja to grałem chyba 2 dni temu dopiero, no i dobra. Popatrzmy jeszcze. Serio nie zaciągnąłem do końca. Moja jebic. Zaczyna się. Zniknął. Nie gramy jeszcze, że się zatrzymał, że się przestraszy, ale nie ma. Czekajcie, bo mnie strasznie to głośno jest. Mam nadzieję, że u was nie ściszyłem tego. Okej, okay, i tu jest miejsce, w którym przesiedziałem chyba 10 minut. Nie wiedziałem, co mam zrobić. A tutaj sobie chodzą chyba 2 świnie. A ja głupi, nie miałem pojęcia, co tutaj mam trzeba zrobić. A tu wystarczyło, że. Zobaczmy, żeby nie wpaść na tą świnię. Przypadnie. Okej. Nie to, nie tutaj. To też chyba nie tutaj. Z drugiej strony jest jakoś chyba. O. Może jednak tu? Nie, chyba tam. Proszę bardzo, tu się idzie. Ja nie, serio. Ja tu już przesiedziałem chyba 10 minut. Chodziłem dookoła. O, tutaj widzimy świnkę. I nie miałem pojęcia, co zrobić. O Jezus Maria! Dobra. Było blisko. Pani świnia. I tutaj jest notatka, z tego co pamiętam. Aha. To czytam chyba. Tak. I to wszystko, co teraz zrobiłem, zajęło mi 15 minut. Niech tą dziurkę.
Teraz to zrobiłem w ile? 4 minuty jakoś? Tak strzelam? Okej. Okay. Jesteśmy. Za 6 pensów gołębiej wróble, aniołowie w niebiosach dziś nie tańczą. Skocznie? Czemu tu są te? Niegodziennik z ratunku niewybaczenia. Bo dziś Lily w swym grobie spocznie. Kto to jest Lily? Nie wiem. Okej. Okay. No. Jakieś 4 minuty mi to zajęło. Spoko. Okej, okay, winda jak winda. Chyba to jest winda, nie wiem. Wiem, że słychać świnie. Yeah. Ziomuś, nie wygłupiaj się, wstawaj. Nic nie będzie. Czarny ekran. O, już nie. Ups, nie chcesz tego podnosić. No ale już co. Czy trzeba w sumie. Srebrny tak cały czas zamulony? Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the flood waters. Stary, tutaj też jest ciemno. No ja jebiks. Co to jest? Dobrze wiedzieć. Na pewno mi się to przyda. Zamknięte. I tego raczej nie wyrwiemy rękoma. Brakuje mi trochę ekwipunku. Nie wiem, czy to już mówiłem. Tak jak było to w Amnezji Mroczny Obłęd. Tutaj coś znajdziemy? Krzesełko, co mi się. Okularki. Nie przydałyby mi się okulary. Muszę do okulisty iść. No. Czyli będzie więcej chodzenia jakichś mechanizmów i w ogóle niż straszenia, tak? No to wygląda. A czy tutaj czegoś nie... Właśnie, czekajcie. Wirówka. To jakieś przedziwne urządzenie do mieszania związków chemicznych. Czuję bardzo intensywny smród tych ohydnych cieczy, które widziałem wiele razy wcześniej. Powstała substancja jest najwyraźniej lotnym związkiem na bazie dwóch składników. No, na pewno znajdę je gdzieś niedaleko. Aha, czyli składniki trzeba znaleźć, tak? A tak, tutaj trzeba będzie powsadzać 2 czy 3? Chyba 2, bo tam jest jakaś butelka. Dobra, okej, to lecimy. Są dwie dziury, są gdzie można iść. Pójdźmy w prawo. Świnkę też słychać. Strasznie dużo krat tu jest. W ogóle nie podoba mi się to. O, w dupę jeża. Stary! Było chore. Specjalnie to zrobili, żeby teraz się obawiać, że tu zaraz coś skądś wyleci, prawda? A, to byłem, okej. No i ta świnia znowu zniknęła. Nie wiadomo, gdzie sobie poszła. To nie było żadnego przejścia, i tak zniknęła. GG. Karteluszka. O Jezu, trzymaj się, kolejną partię imbecylia. Debile.
Może naszymi dziećmi są świnie? Misiu? Idziesz ze mną. Pójdziesz na pierwszy ogień. Jakby co. Jak lampa gaśnie, to jest coś tak. Place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Jeszcze nie. Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ja wolę. Drzwi się otworzyły nagle. GG. Żeby świnia? Świnio! Świnia! Świnia! No to chyba nie! O ja wale! To było dobre. Dobre. Aż mnie... No! Czemu tak... Może tak ze wszystkimi będzie, co? Będą znikać nagle. Telefon tutaj. Seriously? Nie, to nie chcę. To dzięki. Ale... Czyli co, będzie gorzej tylko? Co ja mam tu zrobić? Czekajcie, może dzienniczek coś? Nie, nic, nie, nic nowego. Aha, dobra. Jeje. Nie mogę już? Głupie. Jeszcze raz. Dobra, w dupie. Będę się może tylko jeden raz sobie tak zrobić. A co? Zalanie windą, wyłączenie awaryjne. Okej. Tu można przejść? Chyba nie. Znowu świnia? Błagam, nie. Jezu, jakie kijowe korytarze. Skarbie! Chodź tu. Ziomuś. Nie straszcie mnie, dzieci. Okej, może to mieć, ale najpierw karteczka. What? Może to są świniopsy? Ej, wytyfy. I gdzie są te drzwi? Ej, zamknęły mi te drzwi. Jakie to jest chore. No, ej no. To jest to samo miejsce chyba, tak? Tak. Tylko, że tym razem otworzyło mi się tutaj o. Dobra, idźmy. Nic nam raczej nie pozostaje, nie? Chyba, że się wrócić. Nie! Chociaż? To może... A, ta, dobra. Okej. Okay. To było całkiem... niegłupie. Okej, okay, pierwsze mamy. I drugi jeszcze, to w tą stronę trzeba będzie iść, tak myślę. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps.
Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. To rzeki będą wyrzucać. Debile. Co to jest? Chłodnica. Okej, okay, tylko że tutaj najpierw trzeba znaleźć to, co mamy wyrzucić. Dzięki. A tu czekajcie, karteczka. Chociaż nie, wiecie co, najpierw wrzucę. Bo karteczka może spowodować, że coś się stanie. Kto wie, kto wie? Ostrzeżenie. Pali mnie całe płonne krwawie z każdego otworu ciała. Z tyłu i z przodu ciekną mi po nogach krew i kał. W wymiocinach widzę swoje płuca. Na brudnym kamieniu kładę strzępy moich organów. Wypij tu, powiedział, a ja wypiłem. Przemiana poruszyła moje wewnętrzne ja. Moje zęby kichają i rozbiegają się niczym myszy w ciemnościach. Nie mogę znaleźć ich wszystkich. Zbieram ile mogę i wciskam z powrotem. Poniosę się osłale. Na drugim stoliku pod kocem jest jakieś zwierzę. Czy to znajdziemy? O chuj chodzi. I patrz, teraz świnia. Pyk! Nie. I teraz pyk, a jeszcze nie. Jeb się, świnio głupia! Szybko wsadzamy to! O ja wale! Skąd ona się wzięła tam? Okej, tu za sieć. No już zamknięto. Ej. Tego tak to nie mówili, że będzie. No i wszystko? Co mam teraz zrobić? Dobra, wiecie co? Na tym zakończymy. W następnym odcinku sobie poszukamy, co mamy następnego zrobić. Może jakiś dzienniczek czy coś. A teraz zakończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Yo, yo.